Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Grzeg z Atomu Świat Symulacji. Witam Was dzisiaj w znanej gierce, myślę, niektórym pasjonatom gier symulacyjnych, Euro Truck Simulator 2. I co, i zaczynamy. Przyznam się Wam, że wcześniej grałem w tą grę i pamiętam wszystko, ale postanowiłem zacząć od początku, od nowa i zaczniemy od stworzenia nowego profilu, więc... Myślę, że Grzeg Scroll. Płeć. Płeć już jest dobra. Myślę, że wybierzemy jakąś twarz. Myślę, że może być ten. Prawie jak David Lewis. Teraz ciężarówka i logo firmy. No to może... Oczywiście Ziemia. I co? Wpisz swoją nazwę firmy. No to może Świat... symulacji. I co? Język polski, no i utwórz. Sterowanie, myślę, że klawiaturą. Jeśli chodzi o wybór skrzyni biegów, o typ, myślę, że najpierw zaczniemy od automatu, natomiast w kolejnych etapach gry będę coraz bardziej przestawiał się na prawdziwy automat i na sekwencje, ponieważ dawno grałem w tą grę i chciałbym trochę sobie przypomnieć. No i co? No wyłączymy kreatora, nie opłaca nam się, skoro już grałem w tą grę, więc wszystko pamiętam. Wybierz miasto, w którym chcesz rozpocząć grę. No to myślę, że jakieś polskie, na przykład Wrocław. I potwierdź wybór. Nie, nie chcę przejść samouczka, nie opłaca mi się. To co, zaczynamy zabawę. Myślę, że w kolejnym odcinku będzie symulator mostów. Ostatnio znalazłem to w Empiku i myślę, że dość ciekawa gierka i pewnie chcę się pobawić trochę w budowniczego mostów. Witaj w grze Euro Truck Simulator 2. Dobra, cześć. W końcu masz okazję sprawdzić się w wymarzonej pracy prowadzenia ciężarówek. Nie ma problemu. Twoja firma przewozowa jest gotowa do akcji. Niestety nie masz pieniędzy na zakup ciężarówki. No to trudno. Kiedyś zarobimy. Twoim zdaniem jest bezpieczne... Nie ma problemu. To co? Jedziemy, nie? No to co? Zapalamy silnik. I co? Zobaczymy tylko, czy mam naczepę. Mam. Będę starał się grać w pierwszej osobie, gdyż wydaje mi się to najlepszym pomysłem. I co? Jedziemy, nie? Kierunkowskaz działa. Na razie mi nie jest potrzebny. Już widzę, że to prosta droga. I co? Jedziemy. Dlaczego akurat ta gierka? Wydaje mi się, że to jest dość bardzo ciekawa gierka i myślę, że jeśli to Was zainteresuje w przyszłości, chciałbym grać w gry jeszcze inne, jak samoloty, ale myślę, że jeśli spodoba się Wam ta gierka, to myślę, że prawdziwa symulacja może zamienić się w... Oj, zgasł mi silnik. Prawdziwa symulacja może zamienić się w życie realne i myślę, że pojeździmy troszkę. Muszę popatrzeć. No to co? To jedziemy. Myślę, że... symulacja zamieni się w życie... Oj, wyjeżdżam na przeciwny pas. W życie realne i... będę... postaram się nagrać filmik z prawdziwej jazdy tirem. Z prawdziwej takiej... to już nie będzie symulacja, to już będzie coś prawdziwego. Na pewno będzie ciężko i... chciałbym przeprowadzić jakiś wywiad nawet taki mały z takim kierowcą tira. Dowiedzieć się, jak wygląda jego praca. Czy to jest naprawdę ciężkie, czy... czy to jest tak jak w tej symulacji, że tylko podjeżdżasz i sterujesz sobie w łatwy sposób? Oczywiście myślę, że to się nijak ma do prawdziwego życia, ale mimo wszystko chciałbym zainteresować jakoś widzów tematyką symulacji. Przecież naprawdę wiem i zdaję sobie z tego sprawę, że może to nie wszystkich zainteresować,
Ale ja jestem dobrej myśli i myślę, że ludziom się to bardzo spodoba i będą bardzo zadowoleni z takiego przebiegu gry. Co, osiągamy prędkość powoli. 52 km na godzinę. W sumie... O, awaryjne. To nie. To mogę, jak ktoś mnie przepuści. Chociaż wątpię, żeby w tej grze mnie ktoś przepuścił. Co mi się podoba w tej grze? Na pewno podoba mi się w tej grze widok z pierwszej osoby i taki realizm detali i w ogóle znaki i krajobraz. Natomiast co bym chciał jeszcze po tej grze? No na pewno myślę, że jak większość rozgrywki online, myślę, że to by było bardzo ciekawe pograć sobie online z innymi graczami. Na pewno jakieś wirtualne CB radio, gdzie każdy mógłby na przykład rozmawiać, długie pogaduszki i to słynne mobilki, mobilki, jak trasa na Szczecin. Myślę, że to by było bardzo ciekawe i można by było na przykład połączyć taki symulator, Euro Truck Simulator, na przykład z symulatorem policji, gdzie jedni by byli policjantami, a drudzy po prostu jeździliby ciężarówkami lub samochodami. Oczywiście wydaje mi się to mało realne i trochę takie wyjęte, jakby to powiedzieć, z nieba, ale jak to mówią, za marzenia nie karają. Oj, czerwone, trzeba się zatrzymać. Stój, troszkę podjedziemy. Tak więc tego mi brakuje. Co mi się jeszcze podoba? No, podoba mi się to, że mamy radia. Tak, mamy radia, można puścić sobie muzykę, posłuchać, jak ktoś ma dostęp do internetu, to bardzo w łatwy sposób może posłuchać radia. Ja przeważnie, można sobie też grać swoje radia polskie, natomiast ja osobiście słuchałem niemieckiego radia i jakiegoś słowackiego. Co ciekawe, słowacki język jest dość śmieszny i myślę, że można od czasu do czasu coś zrozumieć, ale można też się uśmiać, gdyż mają dziwne słowa. No ale to działa w dwie strony. Na pewno oni też się z nas śmieją, że też mamy trudne słowa. No więc można posłuchać tego radia i naprawdę można poczuć się jak w prawdziwej kabinie. Można jak w prawdziwej kabinie tira i to jest bardzo fajne i myślę, że to właśnie sprawia dużo frajdy graczom, że no czują się jak ci tirowcy, bo mamy tutaj też pasek zmęczenia, gdzie trzeba spać, mamy też telefon komórkowy, mamy wszystkie nawigacje, mapy. Oczywiście są też wypadki, mandaty. Szkoda tylko, że wypadki są trochę mało realistyczne. Owszem, tam w jakim stopniu ten samochód się niszczy, ale to jednak nie jest to samo jak w życiu realnym. A z drugiej strony to by mogło być zbyt trudne i zniechęcić kolejnych graczy do rozgrywki, no więc dlatego może twórcy gry zaprzestali na tym, że auto jest całe, tylko rozpiska, że coś tam się zepsuło. I tyle. No i co jeszcze? O, może braknąć paliwa, to też jest dość fajny efekt. Jedziesz sobie, jedziesz i nagle brakuje ci paliwa i koniec, muszą cię odholować. To jest właśnie realizm, to jest właśnie fajne, to jest super, że twórcy gry kładli nacisk na taką bardziej realistyczną rozgrywkę, że nie ma czegoś takiego, że jeździsz nieskończenie wiele kilometrów, nieskończenie wiele godzin samochodem ciężarowym i nic ci się nie kończy, nic ci się nie psuje. To jest właśnie trochę głupie, no bo to nie daje satysfakcji, a tutaj musisz myśleć o wszystkim, musisz myśleć, czy starczy ci paliwa, czy jesteś, czy twój gracz, czy znaczy jako ty, jako osoba, czy nie jesteś przypadkiem zmęczony, czy musisz iść spać i tak dalej. I myślę, że to jest właśnie fajne w tej grze. Już dojeżdżamy powoli do bazy. Myślę, że na początku nie będę parkował, chociaż nie będę parkował na początku, gdyż to jest trochę za trudne. W późniejszym etapie gry na pewno się nauczę parkować, gdyż pewnie by mi to zajęło godzinę. I co?
Popatrzymy sobie jeszcze na kamery. Dość ciekawe. Dobra, no to kończąc filmik. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Z tej strony Grzegs, a to mój świat symulacji.